Udało się trzymać dalej na Mistrzostwach Świata, czwartych Mistrzostwach Świata w lodowym pływaniu Federacji ISA. Dwa złote, jeden srebrny oraz do tego rekord świata. Jechałem na mistrzostwa z prostym zamiarem zwyciężenia na dystansach snu klasycznym oraz właśnie na 50 metrów dowolnym. Startowałem również na innych dystansach, ale nie udało mi się zdobyć żadnego medalu w innych konkurencjach, także już ta konkurencja jest na wysokim poziomie naprawdę i trzeba po prostu skupiać się na konkretnych dystansach. W moim przypadku było to właśnie 50 metrów stylem klasycznym, 100 metrów klasycznym i 50 metrów stylem dowolnym. Tak jak wcześniej mówiłem, 2 złota na 100 klasycznym oraz na 50 dowolnym. Na moim właśnie królewskim dystansie na 50 metrów stylem klasycznym zdobyłem srebro, przegrywając z Niemcem Tobiasem Wybierkiem. Tam zabrakło mi niestety 22 setne do tego złotego medalu, do tego kompletu 3 złotych medali, no ale taki jest sport, także to tylko motywuje do dalszej pracy. W zawodach startowało 300 zawodników z 27 państw. Jest to sport prężnie się rozwijający, coraz więcej topowych zawodników startuje w takich zawodach. Świeża informacja na kolejnych Mistrzostwach Świata, tylko że drugiej federacji, które odbędą się za 1,5 miesiąca, wystartuje Aleksander Popow, czyli ikona zwykłego pływania. Także widać, że coraz więcej osób po prostu się tym interesuje. I o to w tym wszystkim chodzi, żeby ta dyscyplina po prostu stała się dyscypliną zimowych Igrzysk Olimpijskich. Bez sponsorów nie byłoby zawodnika. Prosta zasada. Dzięki pomocy tutaj lokalnym partnerom mogę wyjeżdżać na Mistrzostwa Świata czy też zawody z cyklu Pucharu Świata. Także jestem naprawdę wdzięczny, bo mało jest takich osób, które chcą pomóc, dołożyć swoją cegiełkę do tego sukcesu. No ale jak widać, ktoś czasem się znajdzie i naprawdę jestem bardzo z tego powodu wdzięczny.